Z nami Marcin Marynowski ze sklepu Opon.com. Marcin, za Wami dwa mecze na poziomie Ligi C. Wasze pierwsze dwa mecze na tym poziomie. Zdobyliście w nich łącznie 4 punkty. Debiut to wygrana z Red Bulls. Dzisiaj emocjonujące spotkanie z BTCH. Jak oceniasz te spotkania w Waszym wykonaniu? Jakie masz wrażenia? Czy te 4 punkty to dla Was satysfakcjonujący wynik? Tak, oczywiście. Witam wszystkich przede wszystkim. Walczymy oczywiście o najwyższe cele, więc chcemy być w top 3. Myślę, że z meczu jesteśmy zadowoleni, chcemy grać ofensywnie. Dzisiaj mecz był bardzo zacięty, wyrównany. Liga C różni się od Ligi D, myślę, bardziej intensywnością gry. Nie tyle może poziomem, ale widać, że liga jest bardzo wyrównana, więc myślę, że każdy mecz będzie zacięty. Natomiast no, w każdym meczu gramy o 3 punkty, więc naszym celem, tak jak powiedziałem, jest pierwsza trójka. Mówiłeś o ofensywnym stylu, że tak właśnie chcecie grać. Tymczasem dotychczas, jeszcze na poziomie Ligi D, wyróżniała Was przede wszystkim bardzo dobra gra w obronie, mała liczba traconych goli. Chcecie jakoś zmodyfikować ten swój styl, czy raczej jednak chcecie bazować na tym, co już jest, i ewentualnie starać się dodawać kolejne elementy? Wiesz co, oczywiście gramy po to, żeby strzelać jak najwięcej bramek, natomiast na grę defensywną wpływa gra całej drużyny. Jest to Liga Szóstek, więc bronimy w pięciu, atakujemy tak naprawdę w pięciu. Nie będziemy zmieniać stylu gry, chcemy grać jak najbardziej ofensywnie, a tak jak powiedziałem, no na małą liczbę straconych bramek wpływa cały zespół, więc pracujemy wszyscy w obronie i w ataku. Dzisiejszy mecz początkowo nie układał się po Waszej myśli, straciliście 2 gole, wkradła się w Wasze poczynania pewna nerwowość, potem jednak przyszło przełamanie, zaczęliście się spisywać lepiej, zaczęliście grać lepiej. Czy według siebie coś, co wpłynęło na to, że na początku właśnie ten mecz nie układał się po Waszej myśli, a potem jednak zaczęliście grać dobrze? Wiesz, to ciężko powiedzieć, no to jest, tak jak powiedziałem, Liga Szóstek, tutaj 2-3 sytuacje mogą zaważyć tak naprawdę o przebiegu, natomiast no straciliśmy szybko 2 bramki, ale byliśmy przekonani o tym, że jesteśmy w stanie to odrobić. No i tak też się stało. Była chwila nerwowości, natomiast co najważniejsze, no odrobiliśmy te 2 bramki, mało tego, wyszliśmy na prowadzenie. No nie wykorzystaliśmy kilka sytuacji, no i na nasze nieszczęście traciliśmy te bramki w dość taki pechowy sposób. No dużo strzałów w światło bramki kończyło się dzisiaj niestety stratą bramki. 2 razy chyba piłka wpadła od słupka i nawet chyba zawodnicy dośrodkowywali, więc tak jak powiedziałem, no straciliśmy dzisiaj pechowe bramki, no ale cóż, no zdarza się. Tak jak powiedziałem, no to jest Liga Szóstek, więc tutaj mecze są bardzo dynamiczne i okay, są duże zwroty akcji. Gratulujemy tych 4 punktów w 2 meczach i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki wielkie, dzięki za wywiad. Do zobaczenia.